Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. To jest magazyn Gości Dnia, czwartkowy magazyn Gości Dnia. Dzisiaj m.in. na temat nekropolii Kcyni. Zaprosimy Was do udziału w spacerze na kcyńskie nekropolie, nekropolię katolicką, ewangelicką i żydowską. Porozmawiamy też o pięcioleciu dźwiękowego archiwum Kcyni. Jarek Brzeski, raz jeszcze dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego magazynu Gości Dnia, a w studiu już z nami Justyna Makarewicz, Urząd Miejski w Kcyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Justyno, zacznijmy właśnie od tego tematu, który zaproponowałem przed chwilą, nekropolii Kcyni. Proponujecie Państwo spacer po tych trzech nekropoliach. Zacznijmy może od historii, naświetlenia właśnie historii tych trzech nekropolii, bo może nie wszyscy wiedzą, że aż trzy nekropolie mamy w Kcyni, ewangelicką, żydowską, katolicką. Powiedzmy słów kilka na temat historii tych cmentarzy. No nie wszyscy też wiedzą, że tych cmentarzy było więcej niż trzy, ale to myślę, że ci, którzy przybędą 5 listopada na spacer, będą mogli się o tym przekonać. Rzeczywiście Kcynia w pewnym momencie, gdzieś w połowie XIX wieku, pewnie decyzją władz została tak podzielona, żeby w różnych stronach świata ulokować różne cmentarze. Kirkut był przy drodze na Poznań, cmentarz ewangelicki przy drodze na Bydgoszcz, i cmentarz katolicki w centrum miasta przy drodze na Nakło. I tak rzeczywiście te trzy wyznania, trzy religie się podzieliły miejscami. I tego między innymi dotyczyć będzie nasz spacer odwiedzenia tych najstarszych cmentarzy. A przy okazji właśnie poruszymy temat związany z obecnością innych cmentarzy, które istniały w Kcyni, chociażby w związku z epidemią cholery. Powiedzmy o tym, na ile układała się symbioza tych osób, które właśnie czciły zmarłych na tych trzech cmentarzach, bo w polskiej historii różnie z tym bywało, jak to było w Kcyni. Sądzę, że w momencie, kiedy te trzy nacje funkcjonowały w Kcyni przed wojną, układała się względnie harmonijnie. Oczywiście każdy szanował odrębność drugiego i specjalnie wchodziły sobie te grupy w paradę, natomiast no później niestety, co napawa smutkiem, los tych cmentarzy, zwłaszcza ewangelickiego i Kirkutu, był smutny, ponieważ część rzeczy została po prostu zwyczajnie zniszczona, rozkradziona. Pewnie w ramach trochę takiego brania odwetu na okupancie, myślę tutaj o cmentarzu ewangelickim, no a destrukcję cmentarza żydowskiego rozpoczęli już sami naziści, wykopując macewy i układając z nich chodnik przed chociażby kinem kcyńskim. Jaki jest stan tych nekropolii dzisiaj, w 2017 roku? Może słów kilka o obszarach poszczególnych cmentarzy? Rzeczywiście chyba najlepszy jest ten cmentarz tak zwany stary. On został na początku lat 90. wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez konserwatora. I tam poszczególne dwa grobowce również indywidualną decyzją zostały wpisane. Prowadzimy pracę już od kilku lat, żeby pozyskać środki na cel remontu jednego z tych grobowców, mauzoleum rodziny Mieczkowskich. Natomiast na cmentarzu ewangelickim pozostały w zasadzie pojedyncze groby. Podobno w latach 80. był strasznie zakrzaczony i był po prostu śmietniskiem. A na Kirkucie mamy trzy macewy, które są umieszczone jako symbol i jakby znak obecności Żydów w tym miejscu przez wieki. Mhm. Powiedzmy co nieco o datach założenia poszczególnych cmentarzy. Takie szacunkowe, przybliżone daty powstania tych nekropolii. No prawdopodobnie połowa właśnie XIX wieku, choć być może wcześniej odbywały się już tam pochówki. Wcześniej, jak wiemy, większość pochówków była dokonywana przy kościołach, więc prawdopodobnie przy kościele farnym w Kcyni, gdybyśmy zlecili jakieś prace archeologiczne, znaleźlibyśmy pozostałości grobów. Natomiast połowa XIX wieku to jest taki ogólny trend, który w całej Polsce wtedy był obserwowany. W związku z właśnie z rozszerzeniem się epidemii wyprowadzano cmentarze poza obręb miast. Stąd mniej więcej czas powstania powązek warszawskich, czy stąd mniej więcej czas powstania nowego cmentarza w Kcyni. Natomiast prawdopodobnie XVIII-XIX wiek to ten czas, kiedy te cmentarze powstały. Struktura narodowościowa w kraju, ale też w regionie nam się zmieniła. Na ile jeszcze dziś są odwiedzane te cmentarze? Oczywiście mam głównie na myśli ewangelicki i żydowski. Ewangelicki incydentalnie, kiedy przyjeżdżają potomkowie rodzin ziemiańskich. Ostatnią taką wizytę potomek właściciela żurawi złożył 2 lata temu. To już są starsi ludzie i dzieci tych państwa nie czują sentymentalnego związku z tym rejonem ani z tym miejscem. Natomiast żydowski nie słyszałam o tym, aby jacyś Żydzi odwiedzali ten cmentarz.
Co jakiś czas przy okazji właśnie świąt listopadowych pojawiają się akcje zbiórki, akcje renowacji nagrobków. Dopiero co w magazynie Gościnia na temat takich akcji renowacji nagrobków powstańców wielkopolskich rozmawialiśmy. Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań takie akcje prowadzi. Jaki jest stosunek miasta Akcyni do tych cmentarzy? Może jest planowana renowacja tych właśnie tych dwóch, żydowskiego i ewangelickiego cmentarza? Tak jak wspominałam, gmina Akcynia włącza się poprzez dotacje celowe na zabytki już od kilku lat. Wcześniej te pieniądze trafiały do Kalwarii Kcyńskiej. Obecnie od dwóch lat wspieramy renowację mauzoleum rodziny Mieczkowskich, który jest po prostu w opłakanym stanie. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić za 6 tysięcy prace zabezpieczające przed zimą. Okryty został dach specjalnymi płytami. No, zabezpieczono jakby przed dalszym wchłanianiem wilgoci przez ten piaskowiec. W tym roku już za znacznie większą kwotę udało się przeprowadzić pracę, w związku z tym, że parafia pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego. 19 tysięcy złotych, gmina Akcynia dołożyła 4 tysiące przeszło. Ksiądz również wkład własny wniósł i za 28 tysięcy zostaną w tym roku przeprowadzone prace. Na dobrą sprawę, jak porówna się ten stan mauzoleum sprzed dwóch lat, a to jak jest teraz ślicznie odczyszczone i jak zbielało, to widać realny efekt takiej pracy. Wróćmy do samego spaceru. Piąty dzień listopada, godzina 13. Nie wiem, czy to będzie właściwe sformułowanie, ale program takiego spaceru? No, program to, tak jak pan wspominał, odwiedzenie tych trzech miejsc, poopowiadanie mieszkańcom o historii każdego z tych cmentarzy. Mam nadzieję, że pogoda na nikogo nie wystraszy, że trochę się poprawi, może już nie będzie padać. Opowiedzenie też o tym, jak zmieniło się mauzoleum Mieczkowskie, bo to też jest nasz główny cel, aby mieszkańcy dotarli w to miejsce i zobaczyli, jak wyładniał ten grobowiec, jak dużo dała praca konserwatorska. No i właśnie, przejście spacerkiem do wszystkich tych trzech miejsc, trzech nekropolii, opowiedzenie o historii i o najciekawszych zabytkach. Skoro spacer, to musi też być przewodnik. Kto będzie tym przewodnikiem? Ja. Pani będzie przewodnikiem. Tak, wezmę na siebie. Nie będę miała kolorowej parasolki, ale mam nadzieję, że się jakoś wszyscy znajdziemy. System nagłośnieniowy będzie? Mój doniosły głos wystarczy. Dobrze, to zapraszamy, godzina 13, tak jak już wcześniej pani wspominała, zapisy nie są prowadzone, wystarczy przyjść. Wystarczy przyjść, tak jak zwykle. W którym miejscu się zbieramy? Przed bramą starego cmentarza, przy nowo otwartym rondzie kcyńskim. Pani jak zwykle jest zapracowaną osobą, nie minie wiele czasu, bo niespełna dwa tygodnie i będziecie państwo świętować jubileusz dźwiękowego archiwum Kcyni. Można powiedzieć, że pani dziecko ukończy 5 lat. No tak, rzeczywiście, to takie pięcioletnie dziecko, więc jeszcze nie jest to doniosły jubileusz, mam nadzieję, że następne przed nami, ale te 5 lat to też jest już taki wstęp do podsumowań, do tego, żeby spojrzeć na działalność dźwiękowego archiwum, zastanowić się, co dalej, co nas czeka, co należałoby zmienić. Co istotne, zapraszamy na to spotkanie ze szczególnym biletem wstępu. Żeby przyjść i wejść na to spotkanie, trzeba przynieść archiwalne zdjęcie. To zdjęcie ma wybrać mieszkaniec Kcyni i o nim opowiedzieć w trakcie spotkania, a każdy, kto takie zdjęcie przyniesie, otrzyma pamiątkowy gadżet. Znowu stawiacie państwo na aktywizację mieszkańców. Bardzo dobrze. dźwiękowearchiwum.kcynia.pl to jest ten adres. Tam znajdziecie m.in. nagrania, archiwalne nagrania. Można posłuchać wspomnień tych bohaterów Kcyni, ale nie tylko Kcyni, prawda? Bo to nazwa może być trochę myląca. Dźwiękowe Archiwum Kcyni. No tak, rzeczywiście, to rozpoczęło się od samej Kcyni, natomiast rozszerzyło swoją działalność w trakcie tych 5 lat. Odwiedziliśmy Żurawie, odwiedziliśmy Miastowice, odwiedziliśmy Dębogórę, Łankowice. To są te miejscowości, w których sołtysi odpowiedzieli na nasze zaproszenie, zaprosili nas do siebie, a potem z kolei spotkaliśmy się z mieszkańcami, którzy chcieli podzielić się swoimi historiami. Powiedzmy o działalności, bo mówiła pani, że to jest moment dobry na podsumowanie działalności dźwiękowego archiwum Kcyni, tak w największym skrócie, albo nawet nie w skrócie, na czym działalność dźwiękowego archiwum polega? Jesteśmy zbieraczami opowieści i to wszelkich opowieści, takich, które są istotne dla historii Kcyni, ale też takich, które są istotne prywatnie dla kogoś, kto przeżył coś ważnego i chce się tym podzielić. I tak w skrócie można by podsumować naszą działalność. Często tym opowieściom towarzyszą archiwalne fotografie. Często zdarza się tak, szczególnie teraz w tych dniach listopadowych, że okazuje się, że to nagranie, które wykonaliśmy, jest też pamiątką po kimś, kto już odszedł. I mamy kilka takich nagrań osób, które zmarły po prostu w międzyczasie, a ich głos przetrwał na nagraniu. I zależy nam na jakby pobudzeniu mieszkańców do tego, żeby mieli świadomość, w jakim miejscu żyją. I to, że chodzą po tych ulicach i patrzą na te kamienice,
mam nadzieję, że będzie jakimś wstępem do rozmowy właśnie o historii lokalnej i na ile to jest istotne, że akurat tutaj, a nie gdzieś indziej przyszło im mieszkać, żeby mieli świadomość, gdzie mieszkają, gdzie żyją. 16 listopada to spotkanie, nie padło jeszcze miejsce. Tradycyjnie w Urzędzie Miejskim w Kcyni na sali numer 1 zapraszamy wszystkich trzymających oczywiście rodzinne archiwalne zdjęcie jako bilet. Tak jest, to świetny też pomysł, znowu aktywizacja mieszkańców. Jak pani szacuje, ile osób przyjdzie na spotkanie, ile takich zdjęć, nowych zdjęć się dołączy do archiwum? To trudno zawsze powiedzieć, takie szacunki są bardzo ostrożne. Najczęściej mnie pozytywnie zaskakują mieszkańcy, więc wolałabym tutaj się wstrzymać od jakichś liczb. Natomiast mamy takie stałe grono współpracowników dźwiękowego archiwum, których w trakcie tego spotkania chcielibyśmy szczególnie uhonorować. 16 listopada to przypada w czwartek, godzina 17.30. Już teraz zaplanujcie sobie czas. Mówiła pani o kultywowaniu lokalnej historii i między innymi taki cel przyświeca też działalności Ciekawości Świata. To jest też te cykliczne spotkania, zresztą nad którymi patronat medialny sprawuje nasza redakcja. Drugie dziecko Justyny Makarewicz. Pani ma dwie córki. Tak, to takie przybrane dzieci. Mhm. Ciekawość Świata, dwa ostatnie spotkania jeszcze w tym roku, powiedzmy o nich. A rzeczywiście tydzień po spotkaniu z okazji 5-lecia Dźwiękowego Archiwum 23 listopada zapraszamy znów na spotkanie z podróżnikiem. Weterynarz pan Paweł Wyczański będzie naszym gościem. Dokończy swoją opowieść o Republice Południowej Afryki i opowie o Lesoto. Frekwencja rzeczywiście zdumiewająca, która towarzyszyła październikowemu spotkaniu, każe myśleć, że tym razem również mieszkańcy nie zawiodą nas i przyjdą tłumnie. Jak zwykle konkurs, jak zwykle nagroda, pamiątka z wyjazdu. Mam nadzieję, że to może zachęcić mieszkańców do tego, żeby pofatygować się na to spotkanie. I jak zwykle bardzo barwna, z humorem opowieść o wyprawie do RPA i Lesoto. Tak jest, to jeszcze w listopadzie, a ostatnie spotkanie zaplanowane jeszcze na ten rok to 18 grudnia. Kogo wtedy będziemy gościć, o czym porozmawiamy? 18 grudnia próbujemy mieszkańców już trochę wprowadzić tą świąteczną atmosferę. Ja wiem, że sklepy się prześcigują, kto będzie pierwszym, my będziemy prawdopodobnie ostatni, którzy poruszymy ten temat. Boże Narodzenie w Sztuce, Agnieszka Wysocka, historyk sztuki, będzie naszym gościem i opowie o tym, jak na przestrzeni lat, jak na przestrzeni historii malarstwa czy rzeźby zmieniał się temat Bożego Narodzenia, jak w jaki sposób przedstawiano tę scenę, a również odpowie na pytania dotyczące symboliki. Dlaczego święty Józef na wielu obrazach śpi? Dlaczego są zwierzątka wokół żubka? Tego typu tematy. Dlaczego święty Józef na wielu obrazach śpi? Jak pan przyjdzie 18 grudnia do Urzędu Miejskiego w Kcyni, to pan się dowie na pewno. To zapraszamy. Tytułem podsumowania raz jeszcze przypomnę: Nekropolie Kcyni, spacer odwiedziny kcyńskich nekropolii katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej 5 listopada. 16 listopada świętujemy 5-lecie Dźwiękowego Archiwum Kcyni i 23 listopada przedostatnie spotkanie Ciekawości Świata, kontynuacja podróży po Afryce. 18 grudnia już będziemy Was wprowadzać w nastrój bożonarodzeniowy. Ten czas listopadowy, z świąt listopadowych, wszystkich świętych, Dzień Zaduszny, to jaki czas dla pani? Pani sposób na przeżywanie tych świąt? Pytam o to, bo dopiero co rozmawiałem z księdzem Mirosławem Kaczmarkiem, podyskutowaliśmy sobie co nieco na temat Halloween i też tego, co znaczy śmierć w Kościele katolickim. Dla pani ten czas jest? A rzeczywiście to taki czas zwolnienia i zadumy. Staram się być na cmentarzu nie wtedy, kiedy są takie tłumy nieprzebrane, tylko jak już jest ciszej i spokojniej. I odkrywam z każdym rokiem ze zdumieniem, że mam tam coraz więcej znajomych. I to nie są osoby, które poznałam osobiście, tylko to są osoby, które często są wymieniane chociażby w opisach archiwalnych fotografii, jakie skanuję, albo we wspomnieniach mieszkańców, z którymi rozmawiam. Więc to są tacy przyszywani znajomi, ale też bardzo istotni. Natomiast dla mnie osobiście to rzeczywiście taka refleksja nad przemijaniem i znacznie częściej wtedy słucham Trzeciej Symfonii Góreckiego niż w innym momencie roku. Justyna Makarewicz, Urząd Miejski w Kcyni, była dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość dnia Radia Żnin FM.